Monika, wyglądasz fenomenalnie. Kto dzisiaj zadbał o twoją stylizację? Mariola Turbiarz. To jest całość jej, tak? Tak, 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 góra, dół. Czy rozmawiałyście przed sesją o tym, jak chciałabyś wyglądać i jaki efekt uzyskać? Tak, oczywiście Mariola przesłała mi bardzo dużo propozycji, ale ja już będąc na jej pokazie wypatrzyłam sobie ten komplet, więc już no, szybko to poszło bardzo. Monika, jak ubierasz się na co dzień? Na co dzień ubieram się wygodnie. Dzisiaj będziecie miały 3 stylizacje, to jest jedna z nich. Czy widziałaś już kolejne? Tak, widziałam jeszcze Ewy Grygo, druga stylizacja. Bardzo mi się podoba, mam nadzieję, że się z Ewą dogadam co do tej stylizacji, bo jest naprawdę w moim guście. No a trzecia na razie jest jeszcze niespodzianką. Bardzo lubimy niespodzianki, więc jestem niezwykle ciekawa, jak będzie wyglądała trzecia stylizacja. A teraz chciałam zapytać Ciebie o Twoje plany zawodowe. Zbliżają się wakacje. Czy planujesz odpoczywać, czy raczej pracować? Średnio wychodzi mi wypoczynek, zatem zaplanowałam sobie wyjazd, który mam zamiar wykorzystać zawodowo. Znaczy jadę niby na wakacje, ale będę też tam pracowała. A po powrocie mam koncerty i premierę na początku września, więc zaczynam już pracę w sierpniu. Super, to w takim razie trzymamy kciuki, aby wszystko się powiodło. No i oczywiście idziemy podpatrywać Cię na sesji. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.